Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz o Prawie. Moim gościem jest Iwona Pruszyńska, prawnik z Australii, z Sydney. Witam Panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie. I porozmawiamy o sędziach pokoju. To jest taka instytucja, której wprowadzenie zapowiada rząd w Polsce, natomiast w Australii sędzia pokoju działa już od wielu, wielu lat i o tym właśnie chciałem z Panią porozmawiać, ale może zanim zapytam o sędziego pokoju, zapytałbym ogólnie jak, żeby tego sędziego wrzucić na taki ogólny plan, zarys sądownictwa w Australii. Jak to sądownictwo w Australii funkcjonuje? No tak, dla polskiego obywatela, dla państwa tutaj nas oglądających, ja powiem w jednym słowie, jednym takim krótkim, funkcjonuje w bardzo skomplikowany sposób. Natomiast jeżeli chciałabym to rozwinąć... To nic nowego dla nas. Tak, jeżeli chodzi mi tutaj bardziej o struktury niż o polityczne jakieś aspekty funkcjonowania sądownictwa w Australii. Pamiętajmy, że jest to kraj federalny, w związku z tym jest ten dualizm sądownictwa. Mamy sądy federalne, mamy sądy stanowe. Takim najwyższym sądem w Australii jest oczywiście Sąd Najwyższy, który ma siedzibę w Canberrze. Jest to sąd federalny i do niego ostateczne apelacje od ostatecznych wyroków sądów stanowych. Czyli podobnie jak w Polsce. Podobnie jak w Polsce, natomiast sądowi najwyższemu, temu federalnemu, podlegają bezpośrednio jeszcze inne sądy federalne, a nie podlegają sądy stanowe. Ponieważ prawo federalne jest, że tak powiem, jest w jakiś sposób kontrolowane wyłącznie przez sądy federalne, więc ta struktura tutaj idzie sobie tak jakby swoim własnym trybem i mamy sąd federalny taki ogólny, sąd federalny rodzinny i sąd federalny właśnie składający się z tak zwanych sędziów pokoju, który rozstrzyga te pomniejsze sprawy, ale na skali prawa federalnego, czyli tego, które jest wspólne dla całej wspólnoty, dla wszystkich stanów. Bo ja rozumiem, że jeszcze poniżej sądu federalnego jest jeszcze jakiś jeden sąd, tak? Czy to jest, czy ograniczamy się tylko do sądu? Nie, tutaj ja mówię wyłącznie o tej linii, że tak powiem, sądownictwa, która dotyczy prawa stanowionego wspólnotowego dla całej Australii, dla wszystkich stanów. Natomiast jeżeli mówimy o tych niższych w pojęciu, tak jak mówię, polskim sądach, to tutaj się musimy zwrócić do sądów stanowych. Każdy stan ma swoje własne sądownictwo, każdy stan ma swoją własną strukturę sądownictwa i ona jest różna w zależności od stanu. Ja praktykuję w Nowej Południowej Walii. Tam mamy najwyższy sąd, sąd apelacyjny, tak zwany stanowy. Potem sąd tutaj district court, czyli tak jakby sąd rejonowy. I znowu w sądzie rejonowym, akurat to jest bardzo istotne w Nowej Południowej Walii, bo to jest wyjątek, stan z wyjątkiem, nie mamy tutaj sądów pokoju. To rzeczywiście jest tu, ale zapytam jeszcze, bo to rzeczywiście trochę skomplikowane, natomiast jeżeli jakiś człowiek, przeciętny Australijczyk ma sprawę przed sądem, no to skąd ma wiedzieć, czy ma iść do sądu federalnego, czy do rejonowego? Dlatego nas ma. Musi przyjść do nas i odpowiedź na to pytanie my prawnicy damy. Czasami są to pytania bardzo trudne również dla nas, bo na przykład w sprawach rodzinnych możemy sobie wybrać sąd, w którym chcielibyśmy prowadzić sprawę. I tak, ponieważ prawo rodzinne jest prawem federalnym, czyli obowiązuje we wszystkich stanach, tak, we wszystkich stanach i wszystkie stany jednolite mają to przepisy prawa rodzinnego. Generalnie powinniśmy w naszym stanie Nowej Południowej Walii, zwrócić się do sądu federalnego, do Federal Family Court. Natomiast mamy też opcję zwrócenia się do sądu stanowego, ponieważ Sąd Najwyższy czasami zleca sądom stanowym pewne działki swoich kompetencji, w których sądy stanowe też mogą orzekać. I w tym momencie mogą również orzekać w sprawach rodzinnych, co niektórych. I a, mamy odwołanie, wybór. A odwołanie, na przykład, jeżeli jestem w tym sądzie stanowym, to gdzie się odwołuję? Do sądu federalnego. Federalnego, no czyli ta struktura jednak jest przejrzysta, no bo rozumiem, że jest trzy szczeble z tym sądem najwyższym, tak? Tak możemy powiedzieć. No różnie, znowu. Na przykład w terytoriach, mamy dwa terytoria, sześć stanów i dwa terytoria w Australii, nie mamy w ogóle sądu rejonowego,
jest od razu sąd apelacyjny i sądy pokoju. Mhm. Tylko i wyłącznie. No to porozmawiajmy o tych sądach pokoju, sędziach pokoju. Jak ta instytucja w Australii jest skonstruowana? Sędzia pokoju funkcjonuje w dwóch jakby światach. Kim to jest? Pojęcie sędziego pokoju funkcjonuje zarówno w sądzie, jak i poza sądem. I teraz tak, jeżeli bym mówiła stricte o sędziach pokoju, to są osoby oczywiście zaufania publicznego, które nie muszą mieć wykształcenia prawniczego, ale one funkcjonują poza sądem. To są osoby, które służą tak jakby społeczeństwu i pomagają im w życiu codziennym, w przejściu biurokracji zbytniej biurokracji, na przykład w postępowaniach administracyjnych, czy w uwiarygodnieniu podpisu, czy na przykład my mamy coś takiego, taką instytucję w Australii, która się nazywa Statement Declaration. I ta instytucja to jest tak jakby złożenie oświadczenia pod przysięgą. Nie musimy chodzić do sądu, żeby takie oświadczenia składać. One są nam czasami potrzebne w urzędach, te oświadczenia, w administracji, czasami też w sądach. Na przykład jeżeli składamy jakieś oświadczenie dotyczące naszego dziecka w postępowaniu sądowym, to oświadczenie może być złożone przed sędzią pokoju, ponieważ on tylko wyłącznie ma stwierdza tam wiarygodność naszego podpisu pod tym. Czyli to jest taka pomoc prawna z jakimś uprawnieniem notarialnym, tak? Rozumiem, że to tak, coś takiego. W trzech aspektach. Mamy akurat w Nowej Południowej Walii sędziowie pokoju mogą zrobić trzy rzeczy. Mogą potwierdzić za zgodność z oryginałem nasz podpis, mogą przyjąć od nas właśnie takie oświadczenie pod przysięgą, czyli deklarują nam treść tej przysięgi i słuchają, jak my się na nią godzimy. Tak jakby formalna taka procedura. I mogą również potwierdzać za zgodność z oryginałem dokumenty. Różnego rodzaju dokumenty, to są ich uprawnienia. Ale nie, rozumiem, nie wydają rozstrzygnięć. Nie wydają, to jest zupełnie, ja za chwilę będę mówiła o tych sędziach pokoju, którzy wydają rozstrzygnięcia, bo tacy tutaj również są, ale oni funkcjonują tak jakby w administracji przy sądowej. Sądzie, tak, przy sądzie. Natomiast te osoby, one są w społeczeństwie. To są osoby, które po prostu zgłosiły się do tego zadania. Sprawdzono ich przeszłość, sprawdzono to, czy to są osoby z nieskazitelnym charakterem, czy są godne zaufania, czy na przykład osoba, która jest bankrutem, nie może być sędzią i tak dalej, i tak dalej. Ale jest jakieś ścisłe kryterium, bo to godne zaufania? Kryterium ścisłe, ponad 18 lat musi być taka osoba, nigdy oczywiście nie karana, tak jak mówię, nieskazitelny charakter. Osoba, która jest na listach wyborców danego stanu, to jest też bardzo ważne, bo to świadczy o tym, że jest jakby obywatelem tego stanu. I to musi być osoba, która właśnie przeciwko której nie toczy się ani nie zostało stwierdzone bankructwo. I to jest właściwie wszystko. I musi mieć jakieś poparcie, rozumiem, społeczności lokalnej. Czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Robi się taki jakby wywiad na temat tej osoby. Nominuje ją prokurator generalny danego stanu do tego, żeby zostać takim sędzią. I ona jest potem przechodzi jakiś taki proces rekrutacji i jest wpisywana na listę sędziów pokoju. Ale tak jak mówię, to są bardzo wąskie zakres działania tej osoby. Ona jest szkolona, musi przejść określone kryteria. Ale otrzymuje wynagrodzenie oczywiście. Nie, to są bezpłatne. Społeczne. Tak, to są społeczne funkcje. Tego konkretnego sędziego pokoju. I nim może być absolutnie każdy. Mamy w tym momencie w Nowej Południowej Walii 95 tysięcy takich osób. One mają obowiązki, które wynikają z tego, że podjęły się tej roli. I czasami na przykład nawet w supermarketach możemy spotkać taką osobę. Siedzi sobie, ma stoliczek rozłożony, jest kolejka do niej i ona ma swój dyżur w ramach tego swojego obowiązku. Czyli pomoże napisać reklamację. Nie, może potwierdzić nasz. Przychodzą osoby, stają, mają swoje dokumenty, które na przykład chcą potwierdzić za zgodność z oryginałem, czy na przykład jakiś wniosek, który podpisują, pełnomocnictwa, które muszą być podpisane, to co notariusze tutaj u nas robią. Tym też zajmuje się sędzia pokoju. Stwierdzenie zgodności. To jest bardzo pożyteczna instytucja. Jest pożyteczna i jest moim zdaniem taka mało szkodliwa, jeżeli weźmiemy pod uwagę argument, że ktoś nie zna prawa, prawda?
prawda? Ale nie odbiera pracy prawnikom, takim profesjonalnym, bo może się mogą poczuć. Nie, bo w Polsce to... pewnie mogliby się poczuć, że to jest zabieranie nie, dlatego, że sędzia pokoju nie może niczego stworzyć, żadnego dokumentu. On tylko je potwierdza. U nas... Taka usługa w Polsce jest płatna. Taka usługa potwierdza, tak, jest płatna, no, dokładnie. Jeżeli potrzebujemy notarialny podpis, czasami tak, notarialne potwierdzenie podpisu, czasami tak była na przykład z moimi klientami, dlatego, że oni bardzo często są to Polacy, którzy, którzy potrzebują pełnomocnictwa notarialnego dla Polski, dla polskich notariuszy przy na przykład sprzedaży nieruchomości. I w tym momencie musimy całą tą procedurę właśnie taką troszeczkę quasi-polską wprowadzić również do Australii i wysłać ich do tych notariuszy po potwierdzenie podpisu. Natomiast gdybyśmy byli w Australii, zupełnie by tego nie musieli robić. To jest tylko na rzecz obcych systemów prawnych, mogłabym tak powiedzieć. To przejdźmy do tego sądowego, czy przysądowego sędziego pokoju, bo to chyba ten model jest bliższy temu, który będzie wprowadzony w Polsce. Tak, oni nazywają się magistrate. I teraz tak, my nie mamy tego sądu w Nowej Południowej Walii, ale mamy takie osoby, sędziów pokoju, w lokalnych sądach, tych najniższej, czy tych pierwszej stanowych. Instancji, najniższej instancji stanowych sądach. W ramach sądów stanowych mamy trzy sądy. To jest sąd apelacyjny najwyższej instancji, sąd district court, czyli taki powiedziałabym wojewódzki tak naprawdę, a następnie rejonowy. I w ramach tego sądu rejonowego, tam się wszystko dzieje, tam się wszystko kłębi, że tak powiem, różne dziwne hybrydy sądowe. I mamy dwie takie hybrydy. Jeżeli rozmawiamy o sędziach pokoju, to będziemy mówić o magistrate. To nie są sędziowie, to są oficerowie sądu, tak się mówi. Z reguły, właściwie to tak naprawdę prawnicy? Cała administracja tak i orzekające osoby w sądzie są nazywane są nazywane oficerami sądu. Oficerami. Więc tak samo sędzia jest oficerem, tak samo ten magister i jest jeszcze registr. To już zostawmy sobie na następny jakiś może rozmowę. Natomiast tak zwani sędziowie pokoju. To muszą być prawnicy. To już absolutnie jest tu wymóg posiadania wykształcenia prawniczego. Oczywiście nie było tak wcześniej w historii. Ta cała instytucja w taki sposób się rozpoczęła, jak ci nasi sędziowie pokoju na ulicy, że tak powiem. Czyli to były na początku osoby godne zaufania. Natomiast ewaluowało wszystko w stronę osób, które muszą posiadać wykształcenie prawnicze, ponieważ sprawy, które zostały im delegowane, no, bywają już coraz bardziej skomplikowane i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że to muszą być osoby o dużej wiedzy właściwie. A jakimi sprawami ten sędzia pokoju się zajmuje? To są sprawy przed tak jakby procesowe, bo sąd australijski troszeczkę inaczej, postępowanie sądowe jest troszeczkę inaczej, że tak powiem, ukształtowane niż w Polsce. Bardzo dużo rzeczy dzieje się jeszcze przed samą rozprawą. I tak naprawdę proces zaczyna się od rozprawy w Australii, ale przed rozprawą mamy mediację, mamy postępowania przygotowawcze, w ramach których strony się spotykają również w sądzie, właśnie z magister i rozmawiają o tym, w jaki sposób chcieliby sprawę na przykład w sądzie kierować. To wszystko jest sędzia zostaje przygotowany do sprawy już na najwyższym punkcie, wtedy kiedy wiemy, że strony nie mogą się już pogodzić, kiedy strony mają już ewentualnie wizję, w jaki sposób chciałyby się procesować przed tym sędzią i kiedy wszystkie dokumenty, dowody, postępowanie dowodowe już jest zakończone, ono musi być zakończone w momencie, kiedy sprawa trafi na awokandę. I tym wszystkim zajmuje się właśnie sędzia pokoju. Czyli jeżeli na przykład mamy postępowanie dowodowe prowadzone przed sądem. Czasami one bardzo długo trwa, dlatego że prawo dotyczące dowodów i tego, które dowody są uznawane przed sądem, jest bardzo skomplikowane i bardzo formalne. W związku z tym, jeżeli na przykład są powoływane dowody z dokumentów, są powoływane dowody ze świadków, a świadkowie mogą złożyć swoje oświadczenie na piśmie, a nie ustnie, wówczas to właśnie sędzia pokoju decyduje, czy te
czy te dowody spełniają wymogi formalne, czy mogą być dopuszczone przed sędziego. Jeżeli taki sędzia pokoju stwierdzi, że nie dopuszczamy danego dowodu przed sąd, możemy się od tego odwoływać. Cały proces odwoławczy tutaj następuje. Czyli to jest taki bardziej referendarz, asystent sędziego, tak przy okazji. Tak bym powiedziała, tak bym to... Ale czy ten sędzia pokoju... Bo też ty, wydaje... Właśnie, czy wydaje rozstrzygnięcia. Wydaje rozstrzygnięcia w sytuacji, kiedy strony się zgadzają ze sobą, czyli nie dochodzi do tej rozprawy, przepraszam, przed sędzią, wtedy, kiedy nie jest wymagana rozprawa, czyli tak powiedzmy w postępowaniach nakazowych tutaj, jakbyśmy w sprawach gospodarczych przyjęli, również sędzia pokoju wydaje wyrok, również w sprawach rozwodowych wydawane są wyroki przez sędziego pokoju. Też ale pod warunkiem, że strony się godzą na wszystko, tak, że się pod warunkiem, że strony się godzą lub na przykład nie chcą w ogóle stawić się na rozprawie, wydają świadczenie, że chcieliby, żeby postępowanie rozwodowe toczyło się bez ich udziału i faktycznie nie ma tam jakiegoś wielkiego konfliktu, wystarczy tylko parę powiedzmy spraw uzgodnić, również wtedy nie dochodzi do tego głównego tej głównej rozprawy przed sędzią, bo mamy te pomniejsze spotkania w sądzie stron, w których uczestniczy taki sędzia pokoju jako mediator, też w sumie taki quasi mediator w tym momencie, albo osoba, która nakierunkowuje strony postępowania do tego, w jaki sposób rozwiązać sprawę bezczynną. Generalnie, jakbym tam obiektywnie chciała powiedzieć ogólnie, czemu służy sędzia pokoju? Służy temu, żeby doprowadzić sprawy do zakończenia przed rozprawą, czyli odciążyć sędziego w jakikolwiek możliwy, formalny i procesowy sposób od tego, żeby te sprawy nie trafiły do sędziego, żeby on naprawdę już się merytorycznie ciężkimi sprawami zajmował i skomplikowanymi. Ale właśnie, ale to rozumiem, że on się zajmuje jakąś kategorią spraw, nie każdą sprawą, która trafi do sądu. Na tym są tak, oczywiście są, znowu tutaj każdy stan ma inaczej swoją własną procedurę i swoje własne przepisy odnośnie sędziego pokoju. I tak na przykład w Nowej Południowej Walii sędzia pokoju zajmuje się sprawami tymi takimi sąsiedzkimi, powiedzmy, również przy problemach z najmem, bardzo często również, jeżeli są jakieś problemy między właścicielem a najmującym, to też trafia przed sędziego pokoju lub przed trybunał też, że tak powiem, taki najemców, tak to by można było przetłumaczyć. Zajmuje się sprawami zdecydowanie rodzinnymi, to jest taka jego główna działka, w tym właśnie rozwodami i sprawami małych takich wyroków, powiedzmy, sprawami zagrożonymi pozbawieniem wolności do 2 lat, grzywnymi różnego rodzaju i na przykład może nałożyć również karę służenia w community, czyli takiej pracy na rzecz społeczeństwa, ileś tam godzin pracy społecznej. Czyli to są takie, trudno mi powiedzieć w kategoriach konkrety, bo my jako prawnicy, którzy nauczyliśmy się tutaj na kodeksach pracować i tak dalej, to mamy prawo rzeczowe, prawo cywilne, prawo rodzinne, i to wszystko jest unormowane i podlega konkretnym osobom i tak dalej. Natomiast Australia, proszę pamiętać, że to jest kraj, który się opiera, cały system, filozofia prawa opiera się na sprawiedliwości społecznej. To jest naprawdę kocioł dla prawnika systemu cywilnego, tak to się wydaje. Nie mogę jasno rozgraniczyć, czym się zajmuje sędzia pokoju, dlatego że te rzeczy są czasami delegowane przez sędziego, prawdziwego, powiedzmy, sędziego, prawda, z nominacji dla sędziego pokoju. A ta sprawiedliwość społeczna, bo to tak ciekawie zabrzmiało, że sądy rozstrzygają w oparciu o... Co to znaczy ta sprawiedliwość społeczna w tym australijskim wydaniu? To znaczy, że prawo może być stworzone ad hoc. Czyli jeżeli jest taki magistrat. Czyli precedensowo tak naprawdę. Precedensowo, tak. To znaczy, że my nie musimy mieć tak naprawdę podstawy żadnej prawnej w przepisie, żeby orzec. Tak, żeby wydać rozstrzygnięcie. Jeżeli sędzia pokoju stwierdzi, że on wysłuchał teraz strony i on może wydać na bazie tego wysłuchania, na bazie dowodów, które one przedstawiły, może wydać słuszny wyrok, taki, z którym zgodziłaby się jedna strona i druga strona, czyli dla obydwu sprawiedliwy, dwóch kontradyktoryjnych stron. Jest on sprawiedliwy, jest to jakiś konsensus,
to on wydaje takie orzeczenie, nie opierając się na przepisie, tylko na własnym zasadzie słuszności. No to to jest dobre rozwiązanie, bo w Polsce bardziej jednak sprawiedliwość proceduralna obowiązuje, tak, co tak, często wykrzywia tą rzeczywistą, właściwą sprawiedliwość. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za dziękuję bardzo ciekawą rozmowę. Serdecznie dziękuję. Iwona Pruszyńska, prawnik z Sydney, była moim gościem, a ja zapraszam na jutro na godzinę 9:00 na Rzecz o Polityce.